Witam w 12 odcinku Szyci Namiery Podcast przed Wami Bartomiej Gdula oraz Ireneusz Głuski. Zanim przejdziemy do naszych tematów, tradycyjnie zapraszam Was na naszego bloga oraz Instagrama i Facebooka, aby być na bieżąco z tym wszystkim, co robimy. Nie zapomnijcie też podesłać podcastu albo artykułu, który Wam się spodoba, tej osobie, która może być zainteresowana temu jednemu koledze albo koleżance. Kto wie. I em, tak, e, róbcie to pomaga nam się to rozwijać, pomaga nam to zwiększać zasięgi i bądźcie też aktywni w komentarzach, bo wtedy wiemy, co wam się podoba, a co nie i o czym chcielibyście czytać. I nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego tematu w naszym atelier. Chcesz zacząć, czy ja mam to zrobić? Ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam, ja zaczynałem atelier, to może w tym tygodniu ty? Okej. Okay. Ja mam taki dość hm, przyziemny temat. <laughs> Mianowicie, okay. chciałem z tobą dzisiaj pogadać o skarpetach? Faktycznie przyziemny. <laughs> Oczywiście nie pytam, czy używasz, no bo jakby. <laughs> przeważnie. Tak. Przeważnie tak. Natomiast zanim jakby przejdziemy, jakby rozwiniem ten temat, e, chciałem cię zapytać, e, jakich skarpet używasz, na co zwracasz uwagę przy zakupie ewentualnych skarpet? I jakie dobierasz? Jakie dobieram do już posiadanych skarpet, czy jakie Nie, dobieram bo... podczas stylizacji? Stylizowania, podczas stylizacji tak, no. W sensie budowania stylizacji. Podczas budowania stylizacji. Okej. Okay. Odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, tak, używam skarpet. Co więcej, używam ich codziennie. Cieszy Cię ta odpowiedź? Mam nadzieję, że tak. Pewnie. Skarpety dobieram. Um... Jako jeden z pierwszych elementów stylizacji, ale do tego przejdę za chwilę. Jakie kupuję? E, zwracam uwagę na materiał. Lubię, gdy są naturalne, em, ale też muszą być trwałe i tak jakby elastyczne, i jednocześnie ściągacze nie mogą być za mocne, bo mnie denerwują wtedy. Po prostu. Ale, poczekaj, mm. e, ale nie mówisz o bezuciskowych w sensie, że nie, nie, nie nosisz nie, nie, nie. bezuciskowych, nie, tylko nie. normalne, tylko normalne. Normalne, zwykłe, zbyt tylko ucisłe. że nie lubię, gdy są takie wiesz, wręcz sztywne. Okej. Okay. Mhm. I cóż, co jeszcze? Um, lubię, gdy są dłuższe raczej niż krótsze. Ze względu na to, że dość często noszę broksy, czy, czy ogólnie takie zestawy, gdzieś tam troszkę bardziej formalne niż y, przeciętny y, facet. I ze względu na to, trzymam się tego, że podczas noszenia garnituru na przykład nie powinno się pokazywać łydki. Gdzieś tam nie, nie powinna wystawać spod nogawki. Mhm. Więc raczej lubię te dłuższe wersje skarpet. Jakie jeszcze kupuję? Chyba, chyba takie kupuję. I w zestawach, przeważnie, w sensie trzy, albo ileś par, chyba że jakieś mi się konkretnie spodobają. I druga część twojego pytania, jakie dobieram, tak? Mhm. Po pierwsze tak, dobieram je, to nie jest przypadek, że biorę pierwsze z brzegu. Po drugie lubię, gdy skarpety są kontrastujące. Jeżeli mam akurat skarpety, które pasują do tego, jaką mam poszetkę, czy koszulę, czy marynarkę, gdzieś tam z górą się zgrywają, to wtedy wybieram takie, a jeżeli nie mam, to wtedy do butów. Do butów, a nie do spodni? Nie, do butów. Okej. Okay. Za chwilę do tego przejdziemy, natomiast jakby trzymając się tej kolejności, w której Cię zapytałem, porozwijajmy każdy z tych tematów. To znaczy, pierwsza rzecz to jest taka, z czego powinny być skarpety. Ty już wspomniałeś o tym, że powinien być to materiał naturalny. Okej, okay, zgadzam się. Większość skarpet mam wykonana z bawełny oczywiście. Jeszcze lepiej, jeżeli, so, jeżeli, jeżeli jest to oczywiście bawełna merceryzowana, to jest to bawełna po procesie uszlachetnienia, tak? W, Potocznie mówiąc, możesz powiedzieć troszkę więcej o tym procesie. Bo o ile jak wiesz, kiedyś dokładnie wiedziałem, co i jak z merceryzowaniem się wiąże, tak myślę, że jest to dość interesujący aspekt, który warto poruszyć i gdzieś tam trzymać w pamięci, żeby wiedzieć, co to znaczy. Tak z chemicznego punktu widzenia, to to jest obróbka tej bawełny za pomocą łogu sodowego, takie w sumie chyba to jest maczanie. Tego nie jestem pewien. Wiem, że na pewno to jest obróbka za pomocą, za pomocą tego łogu sodowego. Mhm. No i to sprawia, że bawełna ogólnie jest trwalsza, nie traci kolorów, nie spiera się tak i nie odkształca. Mhm. Czyli dobrze pamiętam. A no i jeszcze jedna rzecz w sumie, a propos tej merceryzowanej bawełny, to jest tak, że one mogą się wydawać na samym początku takie może sztuczne w dotyku, bo po merceryzacji ta bawełna jest, jest trochę szorstka. Natomiast to się jakoś tam wspiera, wiem, że się wspiera po pierwszych kilku praniach. W sensie ten taki szorstki dotyk i zostaje już milusia skarpeta. Okej, okay, wracając. Oczywiście większość, większość skarpet jest wykonana z bawełny, ale rzadko się zdarza, że ona jest wykonana w 100% z bawełny, prawda? Tak. Najczęściej stosowanymi dodatkami jest poliester czy też poliamid, no i oczywiście elastan. Elastan, no to wiadomo po co no bo żeby to jakoś założyć chociażby na siebie, to musi być troszkę elastyczne. I większość tych skarpet ma rzeczywiście, ma rzeczywiście elastan. No i ten poliester, poliami są po to, żeby po prostu wzmocnić tą skarpetę. Przy zakupie decydujesz się raczej na te wykonane właśnie w 100% z bawełny, czy tam w większości z bawełny tylko z lekką domieszką jakiegoś tam elastanu, czy raczej kupujesz też te, te gdzieś tam w zmieszanką to znaczy, wiesz co, um, większość skarpet, z jakimi się spotykam, to ogólnie mieszanki bawełny, elastanu i poliamidu. Um, nie wiem, jakiś nowy standard. Um, lubię, gdy tej bawełny jest dość dużo, więc staram się, żeby jej nie było poniżej tam 70% na przykład. I moje myślenie za tym jest takie, że 70% bawełny odpowie za oddychanie, jakieś tam kilka procent elastanu odpowie za elastyczność, i ta reszta poliamid nadaje jej jakiejś tam trwałości. Ale powiem szczerze, że nigdy jakoś się specjalnie nad tym nie zastanawiałem, no bo jednak skarpety to nie jest coś, co nosimy przez lata, tylko raczej przez sezon, czasem dłużej, troszeczkę i, i wymieniamy na nowe, chociażby ze względu na to, że mamy nowe rzeczy w szafie albo bo chcemy, albo bo tak. Mhm. Ogólnie twoje, twój sposób myślenia jest jak najbardziej poprawny, w sensie te dodatki tego właśnie poliestropelimidu są po to, żeby, żeby wzmocnić tę skarpetę. W ogóle to wygląda tak, że im bardziej masz wzorzyste te skarpety, tym jakby więcej tego musi być, żeby wiesz, ten wzór się jakby utrzymał, bo gdybyś miał 100% bawełniane, to mogły powstawać jakieś tam, może nie przecierać się, tylko... Mógłby się rozchodzić materiał, gdyby one były w 100% procentach bawełniane. Na miejscu łączenia, załóżmy, poszczególnych kolorów. Mm. Szczególnie to jest, jak masz bardzo wzorzyste skarpety, jakieś grochy czy coś w tym stylu. To po prostu wtedy musi być, zazwyczaj musi być w sumie ten dodatek poliestru, poliemidu, bo, bo inaczej to się, wiesz, porozłazi. Masz jakieś, um, jakąś podpowiedź stricte, jeżeli chodzi o procentaż? Czyli na przykład... Bardzo wzorzyste skarpety powinny mieć 30%, czy tam mają około 30% i nie ma w tym nic złego, a jeżeli jest mało wzoru, to powinny mieć tam do 10% czy coś takiego, takie wytyczne. Znaczy, generalnie tak, jeżeli są to jednolite skarpety, to dobrze jakby były w 100% w sensie 100% bawonoercyzowana na tej zasadzie. Bo rzadko się spotyka w ogóle skarpety, które są wzorzyste, ze bawełną merceryzowanej. Ja nie mówię, że ich nie ma, ale jest ich stosunkowo mało. Natomiast mm -hmm. jeżeli już mamy wzór na skarpecie, no to te mm, proporcje, o których powiedziałeś tam, żeby to ta bawełna stanowiło około 70%, tak, to, jest, to jest dobry jakby procentaż że 70% jakby było tej bawełny i reszta, jak jest tam jakiś elastan plus poliester czy poliamid, to jest jeszcze okej, okay, tak? Jeżeli to się zaczyna zbliżyć do 50%, to już się tak robi troszeczkę niebezpiecznie pod względem komfortu. Mhm. One oczywiście będą bardziej trwałe niż takie, które, które wiesz, będą bardziej bawełniane, ale, ale jakby już jest odczuwalna różnica w, w komforcie noszenia. A co powiesz o mięciutkich, przyjemniutkich w dotyku skarpetkach z um, bambusa, tak? Wiesz co, zanim jakby odpowiem na twoje pytanie, musimy sprecyzować jedną rzecz. Jak myślisz właściwie, czym jest ten bambus? To znaczy, czym jest ta tkanina oznaczona jako bambus? Oprócz tego, że zapewne wykonywany jest z rośliny, którą oznaczamy tym samym słowem, um, to myślałem, że to jest jakiś rodzaj wiskozy. Tak, Bambusowy. dokładnie tak jest. Bo niektórzy myślą, że to jest po prostu jakieś włókno bambusowe albo coś w tym stylu, a to jest e, tak, wiskoza bambusowa po prostu, w sensie to jest robione z celulozy bambusowej. Tak mi się e, wydawało. A jak wiemy, wiskoza do najtrwalszych materiałów nie należy, więc e, skarpety bambusowe są ok, fajne w dotyku, mięciu się i w ogóle i tak dalej, natomiast bardzo szybko je zajedziemy. Ja pamiętam, jak kupiłem sobie kiedyś jedną parę tak na próbę i jeszcze nie chodziłem we wzorzystych skarpetach. Głównie te, te jednolite i pamiętam, jak sobie kupiłem jedno, na próbę jedną parę tych bambusowych i ja je zajechałem w przeciągu pięciu założeń. Mm. Po prostu wiesz, no zaczęły się przecierać, się tak? Ja no. też ich unikam, stąd też zastanawiałem się, czy masz podobne zdanie o nich, jeżeli chodzi o niską trwałość. Przyjemne właściwości, jeżeli chodzi o dotyk, ale bardzo niską trwałość. No ale też trzeba przyznać, że one fajnie oddychają. To jest... Może nie tak jak, jak bawełna merceryzowana, ale, ale i tak nieźle. No, pełnymi płucami można by żyć. <laughs> Okej, okay, to jak już mamy powiedziane, z czego powinny być wykonane, to teraz zajmijmy się tym e, czyność jednolite skarpety, czyność kolorowe skarpety? To jest bardzo dziwne pytanie. W sensie proszę, kontynuuj, bo... Nie wydaje mi się, że była jakaś zasada, um, nie licząc może black tie i white tie, jakie skarpety powinniśmy nosić, ale może ja o czymś nie wiem. A sam wybierasz raczej jednolite czy raczej kolorowe? Mm, raczej kolorowe. Raczej kolorowe, ale Ci się jednolite czy w ogóle nie? Zdarza mi się to dobre określenie. W sensie, jeżeli zaliczysz do tego jednolite, w sensie, że są całe granatowe, ale mają na przykład prążki w coś, w inny kolor, w sensie, to wtedy tak, dość często używam jednolitych. Natomiast, jeżeli chodzi o jednolite w sensie dosłownym, mhm. to rzadko. Raczej kolorowe, raczej wzory delikatne albo bardziej agresywne, ale raczej wzory. Mhm. Okej. Okay. Zapytałeś o zasady i jako takich zasad nie ma, w sensie, Uf. wiesz, mocno określonych. Natomiast oczywiście to, jaki mamy wzór na skarpecie i jak bardzo kolorowa ona jest, wpływa na formalność. Tak samo jak w przypadku, nie wiem, spodni, garnituru, marynarki koszuli, tak? Mhm. Im bardziej jednolite, im ciemniejsze, tym to jest bardziej formalne. Oczywiście Skarpety powinny być dopasowane tym wzorem i kolorem do reszty stroju, i nie chodzi mi o to, że dopasowane to znaczy, mają być identyczne, tylko takie, żeby się nie gryzły z tym wszystkim, tak? Co mamy okay. na sobie? I tutaj, w zależności od formalności okazji, na te bardziej formalne raczej zaleca się skarpety jednolite. Ewentualnie w jakiś wzór taki klasyczny, właśnie ten, który wspomniałeś, jakiś tam prążek, czy bardzo drobne kropeczki. One są jeszcze dosyć formalne. Natomiast te wszystkie, wiadomo, w grochy, jakieś tam, nie wiem, paski, kratki. Chociaż krata też może być krysycznym wzorem. Może, jak najbardziej. Natomiast wszystkie te takie jakieś tam w grochy, jakieś tam, nie wiem, gołębie, inne ptaszki, pieski, kaczki, różne najróżniejsze rzeczy, samochodziki. Ja mam na przykład skarpety, które bardzo lubię w mewy. Które kupiłem w Polsce, ale tutaj bardzo lubię Mewy, więc tak jakby dlatego ja sobie sprawiłem oraz w lisy. Także wiem o czym, wiem o czym mówisz. Okej, okay. ja jakoś nie, nie przepadam za tymi, yy, które mają jakieś takie wzorki, właśnie odbiegające od wzorów geometrycznych. To znaczy, wiesz, albo właśnie jakieś grochy, kraty, tego typu rzeczy, ale jak mają jakieś takie wzorki przypominające dajmy na to właśnie jakieś zwierzęta, albo coś na stylu, to już to już nie za bardzo mi się to podoba. Nie ja wiem, tak po prostu mam. To znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi um, o lisy moje, to były skarpety stricte letnie, bo to są w ogóle krótkie. Um, I takie, taki, miał, taki był zamiar. Miało być śmieszne letnie, i na teraz na już bo potrzebowałem. Natomiast um, te w mewy są tak zrobione, że przypominają grochy. I są, no nie, nie powiedziałbym, że to wzór klasyczny, niemniej, wiesz, mógłbyś się nie zorientować o to mewy na tej zasadzie. Nie to, żebym się tłumaczył, bo je lubię i nie dam sobie wmówić, że są B. Jasne. Tak się chwilkę zastanowiłem w trakcie twojej wypowiedzi i tak w sumie te takie przypominające jakieś tam inne kształty, w sensie nie kształty geometryczne, używam i to są skarpety świąteczne. Wiesz, reniferki i tego typu rzeczy. To, to w, sumie w sumie na to, czasie. To lubię, no. No, już niedługo święta, skitu. Hmm. Okej, okay. i teraz pogadajmy chwilkę o tym dopasowywaniu. Okej, okay, jakby wiadomo, że możemy sobie na dużo tutaj pozwolić, to znaczy że te skarpety mogą być jakieś takie fikuśne, z braku lepszego słowa, nie pasujące do, do stroju, w sensie nie pasujące ani do butów, ani do spodni, yy, nawiązujące załóżmy do naszych dodatków, do poszetki, do tego co mamy na górze. Ja lubię robić coś takiego, że przykładowo jeżeli mam czarne spodnie i czarne buty, to wkładam skarpety w kolorze na przykład swetra, który mam na sobie. I jakby to fajnie łączy całą stylizację. Mniej więcej to miałem na myśli, gdy mówiłem wcześniej o tym, w jaki sposób ja em, dobieram skarpety także tak, kompletnie rozumiem. Okej. Okay. I jedziemy dalej. To jeżeli już jesteśmy przy dopasowywaniu, mówimy tutaj o takich klasycznych, takim klasycznym dopasowywaniu, w sensie w klasycznej, eleganckiej modzie męskiej, to skarpety pod buty, czy pod spodnie? Można i tak, i tak. Tylko w jedną stronę sobie skracamy nogi, prawda? Mm -hmm. To chcesz powiedzieć. Powie <noise> tak, wizualnie się skracamy zakładając skarpety pod buty, mm -hmm. a wydłużamy się zakładając skarpety pod spodnie. Moje mm -hmm. pytanie do ciebie w takim razie, dlaczego się skracasz optycznie? Bo mam 1,87 m i nie czuję problemu, żeby się skrócić odrobinę, a po prostu tak mi bardziej pasuje. Ja wychodzę natomiast z założenia, że nieważne jak, jak wysoki jesteś, nie zaszkodzi ci jeszcze kolejne parę centymetrów wizualnie, i ja nigdy nie dobieram pod buty. To znaczy tak, wiesz? Nie, nie to, że się z tym kłóca, tylko po prostu em, to chyba wynika z tego, że gdy miałem te swoje pierwsze gdzieś tam garnitury jeszcze za, y, za dzieciaka, em, to, to ktoś mi powiedział, że się w ten sposób dobiera, i chyba tak mi zostało, wiesz? To nie jest, y, nie wynika to jakoś tam bardzo, że bo tak, tylko tak mi zostało. Ale to jest coraz rzadsza okazja, żebym ja miał karpety, które są dobrane do butów lub do spodni. Raczej tak jak wspomniałem wcześniej, do dodatków do, na górze lub w tej samej palecie kolorystycznej, ale wciąż kontrastujące. Bo wiesz, ja mam dość... Nonszalanski charakter, <noise> otwarty jestem, ekstrawertyczny, okay. mm -hmm. jakkolwiek chcesz to nazwać. I ja jakby lubię takie punkty zaczepne do rozmowy. Ostatnio mi to pomogło zresztą nawiązać kontakt biznesowy, tak całkowicie poważnie. Jak widać można na, nawet na skarpetach coś zbudować, tak? Tak było, bo miałem fioletowe, fioletowe? Tak, fioletowe skarpety. Przy brązowych butach i brązowych spodniach, które się bardzo rzucały w oczy i pasowały do tego, co miałem na górze. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba miałem swoją um, lilakową koszulę um, i którąś marynarkę i poszetkę, która do tego wszystkiego pasowała. Jako, nie pamiętam szczegółów. I faktycznie mm, gość zaczął ze mną rozmawiać, um, bo miałem te fioletowe skarpety. Od tego się zaczęła rozmowa od skarpet i um, tak gdzieś tam um, jakieś tam biznesowe propozycje padły także fajnie Okej, okay, idąc dalej a co sądzisz o sportowych skarpetach w sensie mówimy o tych takich białych długich z logo na przykład niekoniecznie na białych ale niekoniecznie białych ale tych takich które mają wiesz logo producenta, ewentualnie ściągacz, tak zaczynający się troszeczkę nad kostką. Są fantastyczne. Wiesz, one są tak produkowane, bo by były jak najbardziej chłonne, zapewniały jak największe oddychanie stopą podczas wykonywania sportu i są bardzo, bardzo, bardzo mile widziane na siłowni podczas uprawiania wszystkich innych sportów oprócz pływania. Ale? do, do garnituru bym ich nie założył. Dokładnie o to mi chodziło. Skarpety sportowe, jak już zresztą wspominaliśmy wiele razy, i w podcaście, i gdzieś tam we wpisach na blogu, sportowe ubrania, jak sama nazwa wskazuje, służą do uprawiania sportu. I w tym środowisku ich używajmy, w sensie w środowisku sportowym, bo one nigdy nie będą dobrym wyborem do jakichś tam formalnych spodni, nawet do jeansów, które nie są formalne, tak? Lepiej założyć takie klasyczne skarpety, no bo te sportowe nie komponują się dobrze z niesportowymi ubraniami. Oczywiście. I tutaj chcę jeszcze dodać jedną rzecz. Jak idziemy gdzieś w sportowych ubraniach, jak ty na basen ostatnio, co pokazałeś na story, to te skarpety też pasują. W sensie to nie jest tak, że one są tylko wtedy, gdy uprawiamy sport, ale one są tylko wtedy, gdy chodzimy na przykład w dresie i w sportowych no. butach. Bo mhm. poza tym. Swoim spektrum wyglądają nie na miejscu i psują wszystko inne, tak naprawdę. Dokładnie tak. Okej. Okay. Czy masz coś do dodania w temacie skarpet? Nie bójcie się kolorów, wszyscy, ty też. No ja ehm, się nie boję. <laughs> ehm, zabawa z skarpetami, gdy gdzieś tam trzymamy się jednej palety, to jest mega, mega, e, mega fan i podkręca nasze stylizacje w, po prostu niewyobrażalnie. Drogi słuchacze, drodzy słuchacze, jeżeli nie wierzycie, sugeruję założyć czarne buty i czarne spodnie. Najciemniejszy garnitur, jaki może być, w sensie nie mówię, żeby zakładać garnitur akurat, ale po prostu jeżeli macie jakieś ciemne spodnie, ciemne buty w tej samej tonacji, tak jakbyście się ubrali, i załóżcie do tego skarpety, które pasują do jednego lub drugiego, na przykład czarne. I później zdejmijcie te skarpety czarne i załóżcie żółte, albo jakieś inne frywolnie kolorowe. Gdy, gdy gdzieś tam w głowie sobie zestawicie to z tym, że na górze macie właśnie koszulę, marynarkę, poszetkę, która gdzieś tam się z tymi skarpetami, chociażby tymi żółtymi um, zgrywa, zobaczycie jak, jak, jak bardzo się rzucają w oczy i, i jak dużo potrafią zmienić w tym, jak strój będzie odbierany. I tyle. Dokładnie tak jest, zgadzam się z tobą. Jakby... To eksperymentowanie z kolorami, z kolorowymi skarpetami, do tego trzeba dorosnąć trochę, wbrew pozorom, nie? I zdobyć trochę wiedzy, wiesz? To też nie jest tak, że tylko dorosnąć, ale y, czasami po prostu nie wiadomo, które skarpety, czy na pewno to nie jest za duży kontrast, czy cokolwiek, tak? Mhm. Ja pamiętam na początku swojej przygody, z tą elegancką modą męską, miałem coś takiego, że, że skarpety tylko jednolite, i jakby z czasem, jak zacząłem. Coraz więcej i coraz bardziej odważnie eksperymentować z różnymi jakimiś tam wzorami i kolorami. Tak, te skarpety w końcu się pojawiły, właśnie wzorzyste, i w tym momencie praktycznie nie używam jednolitych. Ja mam ten problem, że mam całkiem ym, sporą, spory zestaw skarpet jednolitych, czarnych, brązowych i siwych. E, z czasów, gdy nosiłem jednolite skarpety, e, właśnie wiesz, wszystkie wysokiej jakości, z bawełny, i tak dalej. I ich nie używam. I one sobie tak leżą i czekają na jakąś bardzo formalną okazję. Ja też mam właśnie kilka takich par jeszcze pozostałości z tamtych czasów, i hmm. nie miałem ich już na nogach, nie wiem, ze dwa lata. Okej, okay. drogi Bartku, ym, ja chcę przenieść naszą rozmowę na trochę wyższe tory, trochę wyższe loty, trochę wyżej w partiach męskich ubiorów, i chcę się przenieść na dłonie, więc de facto z dołu na górę, tak wysoko jak się da, oprócz czapki. Co sądzisz o sygnetach ogólnie? Tak, wstępik zrób. To może być fajny dodatek, ale to jest rzecz dla bardzo wąskiej grupy osób. Czemu? Uważam, że powinno się po pierwsze mieć, żeby nosić sygnet, po pierwsze powinno się być w pewnym wieku, po drugie mieć jakby pewien status społeczny. Chociaż to drugie nie jest takie konieczne, ale wydaje mi się, że osiemnastolatek, taki stricte osiemnastolatek, nie? Taki typowy, stereotypowy osiemnastolatek uh -huh. wyglądałby dziwnie z sygnetem. Okej. Okay. Um, to skojarzenie jest trochę słuszne, więc pozwól, że powiem, dlaczego w ogóle ten temat chcę poruszyć, mimo że sam sygnetu nie noszę. Otóż w tym tygodniu miałem być przyjemność zapytanym o sygnety, Mówiąc dokładniej, było to przedwczoraj czy wczoraj? Jakoś tak niedawno. Miałem mieć zupełnie inny temat w ogóle, ale do niego kiedyś wrócimy. Otóż, nasz wspólny znajomy, który jest naszym czytelnikiem i naszym słuchaczem, wysłał mi zdjęcie swojego nowego zakupu, mianowicie wykonanego ze złota sygnetu. Wiesz, o którego kolega nam cho mi chodzi, bo ci wspomniałem wcześniej, że będę o nim wspominał. Pozdrawiamy serdecznie. Um, nie wiem, czy mogę z imienia, ale um, już się kiedyś pojawił, więc pozdrawiamy um, serdecznie. Um, on wie, że o niego chodzi, ty wiesz, o kogo chodzi, ja wiem, o mm -hmm. kogo chodzi, a dla reszty to i tak jest nie ma istotne, znaczenia. No nie? Otóż um, kupił sobie sygnet i zapytał mnie, czy to według młody męskiej oznacza drobny, casualowy dodatek biżuteryjny, i czy sygnety łączą się z modą casualową, czy elegancką? I dlaczego jego sygnet jest uniwersalny? Był to jednolity sygnet z eleganckim logiem producenta na wierzchu, na, na froncie. Mhm. Wygrawerowany, a nie nadrukowany. Chyba nawet nie wygrawerowany, tylko po prostu odciśnięty. Wiesz? Nie jestem pewny, bo to tylko zdjęcie. I teraz, dlaczego chciałem o tym mówić i skąd twoje skojarzenie ogólnie dotyczące sygnetów? Ogólnie sygnet, czyli ozdobny pierścień, przeznaczony jest głównie dla mężczyzn i na początku służył jako pieczęć do laku. Gdy wiesz, za czasów tam średniowiecznych, jak się czasami widzi na filmach, królowie czy tam wysoko postawieni ludzie nadają list przez gońca i odciskają w laku swoją pieczęć, to właśnie robią to sygnetem lub taką specjalną pieczęcią gdzieś tam na boku. Wygrawerowane w sygnetach były albo herby, albo jakiś monogram tej osoby, natomiast aktualnie używane są jako raczej po prostu element męskiej biżuterii. Ja nie znam nikogo, kto jeszcze używa laku przy nadawaniu listów. I same sygnety pojawiły się z XII stuleciu, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie były używane do tego, żeby nadawać korespondencję osobistą. Chyba najbardziej znanym sygnetem jest pierścień papieżski, tak zwany pierścień rybaka. Mhm. I on właśnie każdą swoją encyklikę, każdy papież ma swój sygnet i każdy, każda encyklika jest y, zaznaczona takim lakiem. Jeżeli chodzi o cechy fizyczne, to z reguły są to ozdobne pierścienie. Czasem mają oczko oprócz y, z, z herbów albo y, zamiast herbów, albo obok herbów. Mają oczko z kamienia szlachetnego. W Polsce najpopularniejszym materiałem był tak zwany. Krwawik. I sygnet w Polsce tradycyjnie noszony jest na palcu serdecznym lewej dłoni, natomiast zwyczaj angielski nakazuje noszenie sygnetu na małym palcu. I cóż, zacząłem się zastanawiać, gdy mi zadał to pytanie, czy sygnet jest formalny, czy nieformalny, kiedy jest bardziej lub mniej formalny, i itd. I co, chciałbym Cię zapytać przede wszystkim, czy. czy Potrafiłbyś opisać, na przykład ten sygnet jest formalny, ten jest nieformalny, czy, czy rozdzieliłbyś to w ogóle, który jest bardziej taki, a który jest bardziej taki, i tak dalej? Więc wydaje mi się, że jest z sygnetami tak dokładnie tak samo jak z obuwiem i garniturami, i z, absolutnie ze wszystkim. Im bardziej jest udziwniony, tym jakby jest mniej formalny. W sensie w, jestem w stanie sobie wyobrazić. Bardzo uniwersalny sygnet. Jestem w stanie sobie wyobrazić sygnet. jestem w stanie sobie też wyobrazić formalny sygnet. W sensie takie jak. Mm, wiesz, właśnie są tylko. Są te sygnety takie, które mają tylko to oczko z, z jakiegoś kamienia szlachetnego. I to jest tak. Wiesz, osadzone tylko w tym sygnecie. I tam nie ma nic więcej, jest tylko to oczko. To uważam, że te są na przykład bardzo formalne. Te takie, które mają herb. Ja wiem, że są jakby istnieją rodziny z bardzo bogatą i tradycją, które mają taki sygnet, który jest przekazywany, wiesz, z pokolenia na pokolenie do najstarszego syna i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, te też są bardzo formalne, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być sygnety, nie wiem, jakichś e, marek modowych na przykład, takich casualowych, powiedzmy, nie? i, wiesz, z wyrytym logo, bogatym zdobieniem i tak dalej, i że one nie są tak bardzo formalne. Powiem tak, po części się zgodzę. Gdy sygnet jest udziwniony, w sensie ma mnóstwo kamieni ozdobnych, gdy bardziej przypomina pierścionek niż sygnet, każdy gdzieś tam sobie w głowie potrafi tą granicę wyznaczyć w pewien sposób, to im bardziej z pierścionkiem, tym bardziej jest dla mnie casualowy. To jest moje prywatne podejście do tej kwestii. Nie wiem, jak jest wedle z przyjętych, klasycznych zasad eleganckich, ale ja to tak odbieram, że jeżeli sygnet, sygnet jest klasyczny, ma właśnie tą pieczęć ym, rodu, czy, czy wiesz, jakieś tam ozdobne lekkie oczka, czy jedno oczko, ale hmm. obok pieczęć rodu, którą można zastosować w ten sposób, wtedy są to, czy ma jedno pojedyncze duże oczko z kamieniem szlachetnym, z czego on jest wtopione bardziej i, i po prostu jest dopełnieniem całego pierścienia, to wtedy. Jest to sygnet bardziej formalny. Jeżeli są to kolorki, albo nie ma w ogóle żadnej pieczęci, czyli jest tak zwana ślizgawka, czy gdy na tej ślizgawce jest coś nadrukowane, bo takie też się zdarzają, to są takie bardzo mocno casualowe i w ogóle średnie, moim zdaniem, sygnety ogólnie, jeżeli chodzi o ich wygląd i jakość. Z jedną jednak rzeczą, którą powiedziałeś. Średnio się zgodzę, mianowicie, jeżeli jest marka odzieżowa, e, jakaś tam. No wiadomo, że nie każda marka odzieżowa produkuje sygnety, tak? Więc to będą marki droższe, nawet streetwearowe czy casualowe, ale nie tylko. To takie sygnety, gdy są zachowane w tej klasycznej formie, czyli na przykład jest wyciśnięte logo producenta, ale jest to cały złoty sygnet, i tak dalej, jest bardzo elegancki sam w sobie, to uważam, że może być stosowany jako dodatek formalny. Mimo, że jest to z marki odzieżowej, nie jest okay, to tak, teraz w tak dobrym pytanie. tonie jak wiesz, jak ym, Sygnet ze herbem swojej rodziny, ale mimo wszystko nie jest to y, nie na miejscu. Okej, okay, moje pytanie w takim razie. Wiesz, że Nike wypuściło kiedyś Sygnet? Z logiem nie wiem. Nike? No to już wiesz. Czy to jest według Ciebie formalny Sygnet? A jak wyglądał? Wyślę ci zdjęcie. Czy to jest wedle mnie formalny sygnet? Nie, to jest sygnet streetwearowy. Okej, okay, to mi o właśnie takie chodziło. No, no, rozumiem. Wiesz, to zależy też od marki, tak? No tak, ale tak jak mówię, mówiąc to, że wiesz, niektóre marki wypuszczają sygnety takie stricte, wiesz, mające być materiałem promocyjnym bardziej niż nawet ubraniem. Mhm. to one nie są formalne i właśnie chodziło mi o taki sygnet Miesz, Audi mają ma swoje go? sygnety na przykład no tak, <laughs> ten sygnet o którym właśnie mówimy umieszczę w miniaturce tak żeby sobie wszyscy mogli zobaczyć o co nam chodzi mhm. czyli podsumowując sygnety są bardziej formalne niż nieformalne im bardziej klasyczne tym lepiej, tradycyjnie miały herb rodziny i teraz chciałbym przejść do tego co powiedziałeś później dla kogo są sygnety i czy dalej obowiązuje zasada, że trzeba mieć pewien status społeczny, żeby nosić sygnet? I ty już się wypowiedziałeś, więc pozwól, że ja dorzucę swoje dwa grosze. Um, mm -hmm. Uważam, że im jesteś starszy, tym bardziej sygnet jest na miejscu. Um, I tak do całkiem młodych ludzi, przynajmniej w naszej kulturze, sygnet średnio pasuje. Natomiast wiesz, my już jesteśmy w takim wieku, 26-7 lat, tak? Ty masz 26, dobrze pamiętam? No już bliżej 27. Ale masz 26. No tak, mam 26. <laughs> My już jesteśmy w takim wieku, że gdzieś tam nie jest to. Nie, nie rzuca się to w oczy. Rzuca się to w oczy jako sygnet, ale nie jako sygnet, nie na miejscu, że o Boże gówniasz ma sygnet. Tak? Mhm. Znaczy, akurat weź też pod uwagę, jak Ty wyglądasz, a jak ja wyglądam, nie? No tak. W sensie uważam, że ja bym wyglądał dziwnie z sygnetem, do Ciebie on pasuje. Ja do Sygnetu sam w sobie nie jestem jakby przekonany. W sensie nie wiem, czy bym do mnie pasował. Jeszcze nie mam sygnetu. Być może sobie kupię. Nasz kolega na pewno częściej się nosi streetwearowo, jak wiesz, niż formalnie. Natomiast ten sygnet do jego stylu, niezależnie od tego, czy formalnego, czy nieformalnego, chyba przyznasz, że będzie pasował. No tak. Natomiast. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że zaznaczyłem przed chwilą w naszej kulturze i nie bez powodu, bo na przykład e, na Bliskim Wschodzie sygnety są ultra popularne i widziałem, tu gdzie mieszkam, e, wcześniej mieszkałem jeszcze w Londynie, widziałem wiele osób właśnie z Bliskiego Wschodu, gdzie e, to byli młodzi goście i mieli sygnety i zupełnie nie wyglądało to nie na miejscu. Nie wiem, czy to wynikało e, jakby z różnicy kulturowej, czy. czy po prostu tak pewnie go nosili, że nie rzucał się w oczy, ale jest to dość ciekawy aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Mm -hmm. Okej. Okay. Chciałem Cię tak zaskoczyć, bo o sygnetach chyba tylko wspomnieliśmy kiedyś, a nigdy nie było takiego momentu, żebyśmy o nich rozmawiali faktycznie. No tak było. Gdzieś, gdzieś było rzeczywiście wspominane te, o tych sygnetach, natomiast ten temat nigdy nie był rozwijany. Już to chyba powiedziałeś, ale, ale dopytam. Y nie planujesz zakupu jakoś w najbliższym czasie, tak? Sygnetu? Nie. Chociaż kusiło mnie jakiś czas temu. A dlaczego? <laughs> um, dlaczego? Wiesz, co nie potrafię na to odpowiedzieć jednoznacznie. Po prostu jakoś czuję, nie czuję się w tym momencie w moim życiu na miejscu donoszenia sygnetu. Jakkolwiek to nie zabrzmi zawoalowanie czy cokolwiek. Po prostu jakoś tak, no nie. N nie. <laughs> Pewnie sobie kiedyś kupię, ale na, tej, na, na, ten, na ten moment nie. Pytałem, bo jakby chcę, chcę, wiesz, Twoje zdanie tutaj jakby przeforsować. Ja też nie planuję i wydaje mi się, że to jest naprawdę jeden z jakby ostatnich wydatków, jeżeli chodzi o budowanie mojej garderoby. I w ogóle jest. Tyle rzeczy, już nawet biorąc pod uwagę to, że sygnet tanią rzeczą nie jest, tak? Mhm. Jest tyle innych rzeczy, które wolałbym kupić zamiast tego sygnetu, że to jest już takie jak. już naprawdę nie miałbym na co wydawać pieniędzy. Na tej zasadzie, że już mam tą szafę taką, wiesz, że, że, że mam absolutnie wszystko. Wszystko. To wtedy bym się zdecydował na taki zakup. Chociaż nie wiem, czy nie wolałbym sobie kupić, nie wiem, dziesiątego zegarka, dajmy na to. Dajmy na to. Zamiast sygnetu. Wiesz, co coś w tym jest. Na pewno, na, na pewno szybciej sobie kupię drugi, trzeci zegarek niż sygnet. Ale dziesiąty? Kto wie? Okej. Okay. Okej. Okay. Um, myślę, że taka myśl dobrze podsumowuje nasze atelier na dzisiaj, że kolorowe skarpety tak, a sygnety nie zawsze. Zgadzam się. Czyli przejeżdżamy do garażu, tak? Tak, przejedźmy do garażu. Chcesz zacząć? Nie. Oh, Okej. Okay. A ja mam takie dosyć krótkie tematy, właściwie ja wspominkowe. To dobrze, szybko nam pójdzie. Pierwszym tematem jest elektryczny Ford, który ma powstać, zaprezentowany zostanie 18 listopada. Ma być to właściwie crossover inspirowany w... którego linia tak jakby jest inspirowana mustangiem. Mhm. Widziałeś te yy, obrazy, które wyciekły do sieci? Czy nie? Bo ostatnio wyciekły z jakiegoś Autokada, czy czegoś, czy innego tam pro, oprogramowania do projektowania Pierwsze, pierwsza sylwetka, pierwszy, wiesz, wygląd sylwetki tego samochodu. Jakieś tam szczegóły. Widziałem tylko takie koncepty, w sensie to chyba jest w ogóle fanowskie, w sensie nielegitne, nie takie od firmy. No to już Ci pokazuję. E, to wyślij mi to. Bo mam to akurat pod ręką. Nie, nie był to mój temat, ale mam to pod ręką. Okej, okay, no widzę to, to takie, nie wiem, trochę przypomina mi BMW X6. Wiesz, no to ma być sportowy elektryczny SUV. No jasne, okej. Okay. W każdym razie, jest ten, wiesz, ta oficjalna grafika taka, która zarysowuje, zarysowuje tą linię, linię nadwozia. Ty wiesz, o której ja mówię teraz? tak. To jest taka czarno-błękitna, tak? tak? Błękitne linie na czarnym tle. Widać światła i jakby kształt maski inspirowany Mustangiem. Z tyłu troszeczkę inaczej już to wygląda. Natomiast jak myślisz, jaki będzie odbiór tego auta? W zależności od tego, jak się będzie prowadził i um, jak będzie jeździł ogólnie. Nie tylko prowadził, ale też przyspieszał i jakie będą jego osiągi. Trzeba pamiętać o tym, że aktualna generacja Mustanga bardzo dobrze wpłynęła na jego opinię publiczną, ponieważ do. Tej generacji Mustangi nie jeździły. W Są sensie one przyspieszały i ładnie wyglądały i głośno buczały, ale zasadniczo jeździły prosto, a nie chętnie skręcały i hamowały. Tymczasem, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zawieszeniu i tak dalej, najnowszy Mustang faktycznie jeździ tak jak sportowe auto jeździć powinno. I myślę, że to będzie kluczowe dla tego. Jakby to nazwy, to nie jest spadkobierca przecież duchowy, tylko jakby ten, tego auta, które ma być nim inspirowane, tak? Mhm. Oprócz tego, ważny będzie oczywiście design. Natomiast jeżeli będzie to wyglądało tak jak na tej grafice, o której myślisz, czyli tym czarnym ym, tle z niebieskimi liniami, który, które gdzieś tam zaznaczają główne elementy designu górnej części samochodu. Oczywiście w wypadku słów pokazana jest tylko górna część samochodu, żeby nie było widać, że on się ciągnie poniżej tego napisu, który oznacza datę, bo wtedy już by wyglądał nieestetycznie. Mhm. No ale jestem w stanie to przeboleć. Ta górna część samochodu zarysowana jest ładnie. Jeżeli chodzi o ten model, który wyciekł, moim zdaniem mocno średnio. Więc czekam, ym, czekam na, na te efekty czekam na tego ym, 17 listopada i zobaczymy, co Ford pokaże. Nie zastanawiam tutaj jedna rzecz. W sensie cytując ze strony electrowus.pl, Ford obiecuje ponadto do 600 km zasięgu WLTP. Czyli mhm. to jest taki wiesz, ten, który się podaje w producencki, że tak powiem, w kontrolowanych warunkach, maksimum co się da. Wyciągnąć, jakby z auta, no to realnie to obcinamy około stówki, nie? Tak. Mm. Bo to gdzieś tam będzie, podejrzewam, w okolicach 500-550, powiedzmy, tego zasięgu realnego. Dużo? Mało? Zdecydowanie wystarczająco. No właśnie o to chodzi. W sensie uważam, że to jest taka odpowiednia, odpowiedni zasięg dla auta elektrycznego, to już zresztą rozmawialiśmy o tym kiedyś. Mm. I ciekaw jestem ceny, oczywiście, jeszcze, jak to, jak to będzie wyglądać, natomiast. To znaczy, zapowiadają tam między 40 a 60 tysięcy dolarów. Ja do takiej informacji nie dotarłem, także dzięki, że uzupełniasz. To jest wzięte z Instagrama All Car News. Um, mhm. Jest to profil, no, który serwuje nam newsy na temat samochodów, cóż innego. Tak, do 340 mil zasięgu będą wersje GT350, GT500. Podoba mi się to, że zamieścili kolorowe rendery tego Forda. Nie podobają mi się te rendery. <laughs> podobają mi się przednie lampy, podoba mi się przedni prz przód, tak jakby wiesz, z górą lamp obciąć, to mi się podoba. Sylwetka mi się nie podoba w ogóle, ale to jest crossover, więc tutaj nie mają za dużego pola do popisu. Nie wiem, nie wiem, nie jestem przekonany. Na pewno na naszym Instagramie będziecie mieli te zdjęcia, żebyście nie musieli sami szukać. Mam w sumie do Ciebie takie pytanie, bo to nie, to nie było przewidziane jako temat. Ale zdałem sobie sprawę z tego, że, że, że tego nie wiem i być może ty wiesz, uh -huh. jak się usportawia auta elektryczne. No bo, jak masz wersję, wiesz, standardową, dajmy na to Forda Focusa o, czy coś w tym stylu, taką, takiego zwykłego Focusa, no i chcesz z niego zrobić. Yy, poczekaj, chwilę muszę odebrać to. A few moments later. Drodzy słuchacze, właśnie chciałem powiedzieć, co się właśnie stało. Przerwaliśmy nagrywanie, bo Bartek udzielił szybkiej konsultacji na temat tego, w co kolega ma się ubrać na imprezę. Także pytajcie nas o zdanie. Chętnie pomagamy. Tak było. No, dostałem telefon właśnie z. Ej, weź wejść na Facebooka, zobacz, czy ten krawat i, i ten garnitur i czy będzie siedzieć. Tak, także pomagamy Wam. Dobierać dodatki pomagamy wam w takich codziennych problemach związanych z ubraniami. Także jeżeli macie jakieś pytania, śmiało czy w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, naszyci, na miarę na Facebooku, na Instagramie, gdzie chcecie. Śmiało. Wracając do usportowiania aut elektrycznych, a właściwie do usportowiania aut zwykłych a właściwie do usportowania aut elektrycznych, no bo Przez jak mamy... <laughs> Nie musimy pogadać najpierw o usportowaniu od zwykłych, no bo co, chcesz sobie, kupujesz sobie, załóżmy, nie wiem, Forda Focusa, dajmy na to, nie? No i chcesz go usportowić, no to co? Zakuwasz tłoki, wsadzasz turbinę, przerabiasz rozrząd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Jak się mhm. usportawia auta Elektryczne, które i tak mają już wysoki, wiesz, moment obrotowy, a do tego w silniku masz jedną ruchomą część. Jak to usportawiać? Po pierwsze, dodając więcej silników. Podstawowe modele mają przeważnie jeden silnik albo napędzaną jedną oś, jednym silnikiem albo dwoma silnikami. Modele, które są sportowe i które są najszybsze na rynku, mają trzy. I jeden na każde koło tylnej osi, i jeden napędzający przednią oś. Mhm. To po pierwsze. Po drugie, w wypadku Porsche są dwa przełożenia skrzyni biegów, ale nie znam szczegółów, jak to działa technicznie. Po trzecie, e, przeważnie modele e, te usportowione mają większy zasięg, po to, by móc e, tak naprawdę jechać szybciej, ponieważ masz więcej zapasu energii, żeby korzystać z tej mocy. Mhm. Kolejny punkt to napęd na dwa lub cztery koła. Kolejny punkt to to, na jakim poziomie ograniczona jest prędkość maksymalna. W wypadku Tesli Model 3 jest to 140 mil na godzinę, w wypadku Tesli Model 3 performance 155 mil na godzinę. Mm -hmm. I wiesz, e, na przykład jeszcze koła się mogą różnić. No tak, hamulce. hamulce e, aerodynamika. Tak wpadłem, ona to właśnie aerodynamika <laughs> To mówi osoba, która nie wchodziła wcześniej w temat. <grych> w sensie, wiesz, nie jestem inżynierem mm -hmm. w ogóle. Nie projektowałem nigdy takiego samochodu, ani też nie wczytywałem się aż tak, jeżeli chodzi o szczegóły, ponieważ nie chcę sobie robić tego, że tak dużo wiem o autach, których w tym momencie nie mogę mieć. To jest taki problem. <grych> Ale jest szereg rzeczy, które producenci robią by auta albo prowadziły się bardziej na przykład stabilnie. Jeszcze układ kierowniczy może być inaczej skalibrowany, zawieszenie samo w sobie, sztywniejsze, mniej sztywne. No środek ciężkości już niżej nie będzie, bo masz go na podłodze, tak? Ale wiesz, jest szereg takich drobnych rzeczy, które można zrobić z samochodem, oprócz podnoszenia mocy samej w sobie, którą i tak można podnieść poprzez dodanie silnika, jak mówiłem wcześniej. Jest szereg elementów, które wpływają na to, że samochód prowadzi się lepiej, niekoniecznie jest to moc. No tak, tak, tak. Idealnym przykładem na to jest to, co opisałem w ostatnim artykule w garażu, czyli tym od wściekłym szczeniaku z Japonii, e, czyli Toyota Copen GR Sport. E, tam moc jest ograniczona prawnie. Musi być max 64 konie mechaniczne, e, a jest sportowa wersja. Ma tą samą moc, ale ma inne hamulce, inaczej zestrojone zawieszenie, inną aerodynamikę, inne koła. Pewnie opony i zapewne szereg mniejszych rzeczy, o których nie doczytałem, albo których nie widać, albo wiesz, cokolwiek. Ogólnie są na to sposoby. Myślę, że jeżeli chcesz tak naprawdę zbadać temat, to możesz, możesz to zrobić i potem podzielić się z tym, co znalazłeś w garażu w swoim artykule. Mhm. Mm Prawdopodobnie to zrobię. Może nie w najbliższym czasie, ale, ale, ale kiedyś to zrobię w niedalekiej przyszłości, bo jakby zaczął mnie zastanawiać ten temat i chętnie go rozwinę. Oczywiście mhm. z wiesz, punktu widzenia człowieka, który no, inżynierem nie jest, nie? No tak, no bo jeżeli byśmy wchodzili na y, stronę inżynieryjną, y, no to pewnie okaże się, że ta lista zmian, którą można zrobić, jest długości książki. No tak. Ale wracając do tego Forda na podstawie Mustanga, bo trochę odeszliśmy od niego. Czekasz tak z ciekawości? Wcale. A ja właśnie czekam, ale tylko z ciekawości. To znaczy, ja wiem, że to auto mi się nie spodoba. Jakby ja jestem świadom tego, że. że, że no, nie, nie, nie będzie tak, że wejdę tego 18 do internetu, zobaczę to auto i zrobię takie, wow, nie wiesz, to jest, chcę to. No nie, ale jestem ciekaw. Nie mów hop. Okay, Pamiętaj, w sensie... że to nale ci się podoba. W sumie tak, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale jakby ja się nie nastawiam na wow, ale jestem ciekaw, co ten Ford tam wymyśli. Po prostu. Wiesz co? Myślę, że sama technologia już nie jest jakoś tak bardzo nieznana. Przypominam, że Ford zainwestował kupę kasy w Riviana. Mhm. I teraz ma wspólne jakieś tam plany z Volkswagenem. Więc Myślę, że kombinując gdzieś tam pomiędzy tymi dwoma markami, jesteś w stanie wywnioskować, co będzie się działo, że tak powiem, pod maską <grym> tego auta. Okej. Okay. Zamknijmy właśnie w ten sposób ten temat. W sensie, powiemy coś na pewno więcej, jak już będziemy widzieć, jak będzie wyglądać ten, ten nowy Ford. Natomiast Czyli za jakieś trzy tygodnie. Ja mam do Ciebie pytanie. Czy masz coś o Tesli? Nie. Dobra. To idziemy, jeszcze z, nie. to idziemy jeszcze z moim tematem, bo mam dwa takie w miarę krótkie tematy na temat Tesli i przejdziemy do twojego. Pierwsza rzecz to jest taka, że w ogóle no, Tesla jest tą firmą, która zapoczątkowała obecno nowożytne, że tak powiem, samochody elektryczne. To znaczy te, które wiesz, to już nie są Jeoezy, które mają zasięg 30 km, jakby wyglądają no nie najlepiej. Nie oszukujmy się. Tylko samochód elektryczny. Tesla była pierwszym producentem, który produkował samochód elektryczny, który był fajny i który miał duży zasięg. I jakby to jest firma, którą ja bym bardzo chciał, żeby, żeby jej się powodziło. Co się stało? Bo Tesla w czwartym kwartale zanotowała wzrost, to znaczy nie wzrost, tylko zysk 143 miliony dolarów. Co spowodowało znaczny wzrost akcji na giełdzie. Jakby tym się nie zajmujmy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy. To znaczy, jeżeli Tesla. Ja wiem, że ta firma jest jeszcze zadłużona i tak dalej, ok. Ale jeżeli Tesla już produkuje zyski, to idzie to w dobrą stronę. I bardzo mnie to cieszy, bo nie chciałbym, żeby Tesla umarła. Nie chciałbym, żeby zamknęli Tesla. Bo chcę Tesla po prostu. Było tyle rzeczy. W tym tygodniu na temat Tesli, że postanowiłem o niej nic nie przygotować, ale jak już z tym drzewem, to niech jabłka spadną. Um, po pierwsze, tak, um, Tesla przyniosła zysk. Model 3 sprzedaje się jak świeże bułeczki. Poznałem kolejnych dwóch właścicieli. Widziałem kilka znowu na mieście i to nie tylko w tym mieście się dzieje. Ciekawostka: wczoraj widziałem Tesle na blachach holenderskich w Brighton, więc y, ludzie robią sobie też wycieczki. Mhm. Nie jest to takie straszne i się da. Po drugie, Jeden z czołowych dyrektorów, jeżeli nie CEO sam sobie, Volkswagena, powiedział, że Tesla nie jest już niszowym producentem aut. Miło, że przyznali to w momencie, gdy skopali tyłki całemu rynkowi aut elektrycznych, ale przyznał to na scenie największy konglomerat motoryzacyjny na świecie przyznał to na scenie. Miło. Po trzecie, wreszcie, i wydawało mi się, że o tym będziesz mówić. Jeden z chief engineer, nie jeden z, tylko czołowy inżynier pracujący nad najnowszą generacją, czyli drugą Tesla Roadster, powiedział, że wie, że te wszystkie dane, które podawali na temat, testu, na temat nowego roadstera są świetne, ale wedle najnowszych testów każdy z tych parametrów został ulepszony. Mhm. Mówimy o aucie, który ma przyspieszać. Wedle ostatnich danych podawanych do setki w 1,9 sekundy i mieć zasięg 600 km. Co tu się w ogóle dzieje? A ty powiedziałeś o wzroście akcji? 1,9 sekundy to prędkość wylotowa chyba kuli. W sensie do 100. To jest tak szybko, jak teleport. Ja sobie tego nie wyobrażam. Chciałbym to nie mówiąc o przeżyciu, chciałbym to zobaczyć na żywo, jak on faktycznie robi ten, wiesz, launch start i, i przyspiesza tak niewyobrażalnie szybko, niesamowite. Jednak to, co powiedziałeś, yy, muszę skwitować w taki sposób, że byłbym przezdziwiony, gdyby Tesla upadła, ponieważ całkiem niedaleko w przyszłości. Tesla zamierza przecież wreszcie wypuścić na rynek model Y, czyli mniejszego x to jest crossover i to po prostu musi być hit sprzedaży, a chwilę później coś, co jest skazane na powodzenie i skazane na dobrą sprzedaż, to Tesla Pickup. Czemu uważasz, że to jest skazane na dobrą sprzedaż? Ja jestem w zdaniu, że to się w ogóle nie sprzeda. Sprawdźcie rynek USA. No okej, okay, jakby wiem, że Oni tam... Oni tylko o to chodzi. Tam się sprzedaje i tak więcej samochodów Tesli niż w Europie. Nie zapominaj o tym. No, rozumiem. Nie... Pikapy to najważniejszy segment rynku w USA w ogóle. Suwy i pick -upy. A oni wypuszczają crossovera i pick -upa. To będą dwa hity sprzedażowe, które się sprzedadzą w ogromnych ilościach. Pewnie tak ogromnych jak Model 3 albo coś w tym stylu. Więc ym, myślę, że Tesla wreszcie Wybrnęła ze swoich problemów, zwłaszcza, że przecież fabryka w Chinach w końcu rusza ta Gigafactory. Także myślę, że Tesla wreszcie wybrnęła ze swoich problemów i teraz już będzie tylko lepiej i lepiej. Też mam taką nadzieję, bo jakby no, trzymam kciuki nie? za Tesla. I mam jeszcze jeden temat dotyczący Tesli, ale to jest taki tylko króciutki temat. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu o tym, że jest straszna nagonka na Tesle. I jakby tak. szukają awantury. Okej, okay, tak. więc mam, je, mam kolejny artykuł z tego cyklu, e, z tym, że no, rzecz nie skończyła się dobrze. W lutym tego roku e, dr Omar Awan, tak to się uczyta, prawdopodobnie, pisze się AWAN, jechał właśnie swoją Teslą e, modelem S i e, no, zderzył się z drzewem, w sensie wjechał w drzewo po prostu. I był uwięziony w środku dlatego, że policja nie była w stanie go wyciągnąć, ponieważ w Tesli mamy takie śmieszne klamki, które się wysuwają w momencie, w którym kluczyk jest w środku i to nie zadziałało jakby, nie? W sensie nie byli w stanie otworzyć drzwi. I teraz mam pyta ja mam pytania, bo tak logicznie myślący człowiek, nie? Widziałem przynajmniej w tym roku tak z 10 wideo, na którym czy polska, czy zagraniczna policja wybija szybę w samochodzie, bo pies jest w środku. No, brawa dla policjantów, którzy widzieli, wiesz, człowieka uwięzionego w aucie, który zaczyna się palić, i próbowali otworzyć drzwi zamiast po prostu zbić szybę. I te, tylko teraz poczekaj, jakby. I za wszystko obwinia się oczywiście kogo? No Tesla, kogo innego. Tak? Producenta <grym> samochodu. Wiesz, ym, z jednej strony masz rację już, i też tak uważam, żeby nie było. Ym, pan Ałan powinien przeżyć, jeżeli tak było, bo nie znam sprawy, ale jeżeli faktycznie to był powód, uderzył w drzewo, on siedział w środku, samochód się palił, a on nie wybili szyby, to nie Tesla powinna być obwiniona o tą tragedię tylko ym, funkcjonariusze. Pozwól, że Ci tu przeczytam. To artykuł pochodzi z, ze strony antyradio.pl. Cytując: W wyniku wypadku Alan nie oponiósł żadnych widocznych kontuzji, nie miał połamanych kości, wymycznych obrażeń. Według prawników Tesla stała się do niego śmiertelną pułapką po tym, jak mężczyzna wziął udział w upadku, który w normalnych warunkach nie zagrażałby nikomu. Czyli wiesz. Jeżeli chodzi o <laughs> samostawanie Tesli w płomieniach, a pewnie o to się odbyło, mhm. dlatego właśnie komórki baterii są teraz rozdzielane na małe, Segmenty, że jest wiesz, mnóstwo małych baterii, a nie dwa ogromne segmenty. No tak. Natomiast z drugiej strony, po to są te specjalnie oznaczane kable, na przykład przy hybrydach, wszystkie kable instalacyjne instalacji elektrycznej, to, które się musi połączyć z silnikiem, mm -hmm. są oznaczane na pomarańczowo, żeby strażacy i policja wiedzieli, co przeciąć i tak dalej. I producenci e, mają obowiązek. W sensie to oznaczać w ogóle. Ale jeżeli jest jakaś tam technologia tego typu, to zawsze mogą zrobić to, co zrobił Sab swego czasu. Nie wiem, czy wiesz, ale klamki w Saabach, wszystkich chyba od modelu 9.3 były w takiej technologii, że... Pomogę Ci. Tam była taka sytuacja, że... Strażacy byli instruowani, żeby jeżeli muszą otworzyć drzwi które się zakleszczyły w sabie, to żeby ciągnąć za klamkę, bo prędzej wyrwał te drzwi trzymając za klamkę niż, niż uda im się je z zawiasów jakby wyciągnąć. Właśnie to chciałem opowiedzieć, tylko się jakoś zatkałem, ale dokładnie tak jest. I były instrukcje, w jaki sposób z tym działać. Myślę, że są jakieś Muszą być jakieś specjalne procedury dotyczące klamek w Tesli, jeżeli policja chciała być tak delikatna i nie wybijać szyby z jakiegoś dziwnego powodu. Ale no dla mnie jest to oczywiste. Powinni zbić szybę, przeciąć pas i wyciągnąć człowieka. No ale Dokładnie tak. Cóż. Znaczy, cóż wiesz, cóż, ja cóż. jestem. Mówię o tym artykule nie dlatego, że jakby chcę tych. Policjantów tutaj zdyskredytować czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że to nie jest wina Tesli. Nie jest winą Tesli to, że facet wjechał w drzewo. Tak samo jak nie jest winą Tesli, to że ani on, ani nikt znajdujący się na zewnątrz nie, nie wpadł mu na to, żeby po prostu wybić szybę i go stamtąd wyciągnąć. Tak. Nawet jeżeli te klamki rzeczywiście się nie wysunęły, to jakby i tak były możliwości do tego, żeby żeby go wydostać stamtąd, no. No, tak. chyba, że nie było. Jakby. Chyba, nie było. że nie było. Chyba, że nie było, <noise> To Jakby wtedy nie... cała ta rozmowa nie ma sensu. Tutaj jest wyraźnie napisane, że policjant nie mógł się dostać, bo klamki się nie wysunęły, bo nie mógł otworzyć drzwi. Nie ma tutaj co mówić. Nie jest wina na Tesla. Wiesz co? To było w przeszłości. Tesla miała problemy w przeszłości. Spójrzmy trochę bardziej w przyszłości. trochę lżejszą nutą, co? Mm -hmm. Co ty za. Się depresyjnie zrobiło. Nie wiem, czy wiesz, ale w ten weekend od czwartku do najbliższego poniedziałku odbywa się Tokyo Motor Show. Więc mhm. mógłbym znowu, tak jak przy Frankfurcie, rozmawiać z tobą tylko o tym przez, całe, przez cały garaż podczas podcastu. Ale stwierdziłem, że wybiorę trzy rzeczy, które dotychczas były pokazane i które są, myślę, że ważne po prostu ważne. Tylko, że bardziej przyziemne, bo wiesz, wcześniej rozmawialiśmy o elektrycznym, sportowym subie potem znowu o Teslach. To są drogie auta. A trzeba też myśleć o tych samochodach, które są na ulicach, codziennie mijasz, widzisz. A jednym z takich najpopularniejszych samochodów jest golf. Pominaliśmy jakiś czas temu, że najnowszy golf nadchodzi. Cóż, musi, tak? Siódemka już jest od jakiegoś czasu na rynku. Przychodzi Golf numer 8. Pokazali go. Powiedzieli, co będzie pod maską. Czy widziałeś ten samochód? No, oczywiście, że tak. No, golf to jest, jak już powiedziałeś, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i w sumie najpopularniejszych samochodów na świecie. Ciężko w ogóle go było przeoczyć. Tak, więc y, przejdźmy na szybko. Nad drobną garścią technikaliów, bo nie chcę w nie wchodzić. Mhm. Bardziej bym chciał porozmawiać o stylistyce za chwilę z Tobą. Więc będą silniki TSI, ETSI, TDI i TGI. Cztery rodzaje silników i w sumie przy premierze będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem różnych wersji. Czy dziewięć nawet, jakoś tak. Będą benzyniaki, będą benzyniaki hybrydowe, które będą mocniejsze niż zwykłe. Będą z dodatkową instalacją 48V będą TDI nowej generacji, e, czy tam ulepszone poprzednie, oraz TGI, czyli e, silnik napędzany gazem naturalnym. Taka ciekawostka bardziej. Na co zasługuje na wspomnienie, to to, że Golf jest naszpikowany najnowszą technologią, w tym e, rozwiązaniami z zakresu e, komunikacji car to everything, czyli c c 2x, tak to się oznacza, jakbyście jakbyś y, i ty i nasi słuchacze y, spotkali się C2X oznacza Car to Everything. Ym, I nie tylko, y, bo ogólnie jest to po prostu nowy golf, więc to jest jeden z tych samochodów, które muszą pokazywać, co Volkswagen y, chce wprowadzić do danego segmentu i musi wyznaczać trendy i tak dalej. Więc technologii tam będzie co niemiara. Natomiast co sądzisz o stylistyce? Zarówno wnętrza, jak i zewnętrza, bo i to i to było pokazane. Jeżeli chodzi o stylistykę zewnętrza. To spoko. W sensie to jest kolejny golf. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, bo był już. Okay. Kilka, kilka tygodni temu poruszaliśmy temat, to był mój temat, że wyciekły te zdjęcia gdzieś tam tego golfa. Stylistyka już wtedy mi się podobała. Ja mówiłem, że to jest ładny golf, chyba najładniejszy do tej pory. I przy tym widać, że to jest golf po prostu. W sensie to jest kolejny golf. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, mocno futurystyczne. I uważam, że dobrze zaprojektowane. To znaczy, nie ma jakiejś takiej zbyt dużej ilości przycisków. Fajne są te dwa ekrany, wiesz, jeden centralnie przed kierowcą, drugie, drugi ten po prawej stronie z nawigacją i tak dalej. Minimalistyczna ta skrzynia biegów, przynajmniej w wersji tej z automatem, bo zapewne będą też z manualną, ale w tej z automatem to jest taka minimalistyczna skrzynia biegów, taki dżędzelek tylko. Właściwie większość auta jesteś w stanie obsłużyć, nie odrywając rąk od kierownicy, no bo masz bardzo bogate to wyposażenie, jeżeli chodzi o tą kierownicę wielofunkcyjną, no nie? I podoba mi się bardzo to, że, to przynajmniej tak wygląda na zdjęciach, siedzisz taki zabunkrowany w tym, w sensie siedzisz dosyć nisko, wiesz, masz y... linię szyby na przykład, masz gdzieś, podejrzewam, w... na wysokości ramienia, ja to bardzo lubię i bardzo mi się to podobało u mnie w Oplu, bo u mnie w Oplu też tak jest, że siedzisz bardzo nisko, jesteś w tym, wiesz, tak obudowany całym tym kokpitem. Wiem o co ci chodzi. Wydaje mi się, że jest to dobrze zaprojektowane wnętrze i ogólnie wizualnie mi się podoba. To tak, ja zacznę od wnętrza, a potem przejdę z powrotem na zewnątrz. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o wnętrze, plus za to, że nie jest nudno. Wreszcie. No tak, tak. Golfy <gulfy> miały to do siebie, że wchodzisz i wiesz, że jesteś w golfie, nic się nie wydarzy. Po prostu nic. To mi się zawsze nie podobało w tych samochodach. Jeździłem chyba z czterema czy pięcioma różnymi generacjami, i dla mnie. Wiesz, dochodziły nowe elementy, ale oprócz tego dalej wiedziałem, w którym samochodzie jestem, co ma swoje plusy, ale nie dla mnie. Ja lubię trochę więcej energii i trochę więcej ciekawostek wewnętrzu. Więc po pierwsze, nie jest nudno. Tak, jak wspomniałeś, bardzo minimalistycznie, kilka guzików. Fajny jest ten panel na środku, pod ekranem, e, oraz ta minimalistyczna skrzynia biegów, guziki z lewej, wszystko mi tu gra, bo to nie są też guziki, które są wiesz, takimi tradycyjnymi, klasycznymi klikaczami. Tylko to są te takie panele, które są wykończone w piano black i których zasadniczo pewnie, pewno, pewnie nie będą podświetlone do momentu, kiedy nie będziesz miał tej opcji. Mm, co jest fajne. Um, co mi się też podoba, zapożyczony z Audi ten pas nawiewu przez całą deskę rozdzielczą, gdzie on nie jest tak naprawdę całym nawiewem, ale jest tam, żeby było wizualnie ładnie. To jest fajne. Um, wydaje mi się, że yy, nie jestem pewny, ale gdzieś chyba czytałem, że to będzie pierwszy golf, że będzie można sobie dokupić opcje mając już samochód, które będą po prostu aktywowane. Co jest fajne. Bo to daje możliwość też, gdy już samochody będą starsze. Ciekawe. No ale ogólnie jeżeli chodzi o wnętrze, jestem na plus. Jeżeli chodzi o zewnętrze, to zasadniczo jestem na plus, ale bardzo mi się podoba tył, bo po pierwsze od razu widać, że to golf. Mhm. Jednocześnie ładnie łączy się stylistyka ze stylistyką ID3, który moim zdaniem jest modelem ważniejszym dla Volkswagena. Um, bo wiesz, masz to płaskie zakończenie, te lampy przechodzące nad, nad ten garbik, i tak dalej. To no tak. Super. Um, podoba mi się jakby całość, nie? Sylwetka, widzę, że Golf znowu. Nowocześniejszy, nowy Golf. Super. Co mi się nie podoba? Wie, ja wiem, Gdy co ci się nie podoba, jest... mogę zgadnąć. No dobra. Światła. Nie, właśnie nie. Światła są też. No okej, okay, nie. Natomiast, co mi się nie podoba, jak sobie włączysz zdjęcie frontalne samochodu i zasłonisz znaczek Volkswagena, to nie będziesz wiedział, czy to Volkswagen, czy Toyota. Na pierwszy rzut oka ja bym nie powiedział: Masz rację. Wygląda jak nowa Korolla. To nie jest nic złego, bo Korolla jest bardzo fajnym samochodem już o tym nawet mówiłem, chyba. Ale jakoś, nie wiem, za, za, za podobnie mi jest. To jest ładny samochód, ma ładne te lampy. Ten pasek przez środek jest fajny, bo e, za dużo słowa fajny używam, ja wiem, ale ogólnie nie za dużo wie, nie za wiele więcej można póki co powiedzieć. Natomiast wiesz, to daje możliwość zastosowania tej takiej brewki w danym kolorze w zależności od wersji, tak? Że tam jest niebieska dla hybryd, czerwona dla, ym, dla chyba GTI, a niebieska dla czarna dla Rki, czy tam dla TDI jakoś tam to jest rozwiązane tym kolorkami. To jest super rozwiązanie. Średnio mi się podoba ten, dol, ten zderzak, ale pewnie on będzie miał z sześć różnych wersji, w zależności od tego, co sobie kupisz. Więc zobaczymy, jak to się będzie prezentowało na żywo. Mhm. Natomiast ta, to podobieństwo do Toyoty jest dla mnie nieodzowne. Po prostu od razu zobaczyłem to Toyot, a nie Golf. Co było dziwne, bo chyba nigdy nie było Toyoty, która była podobna do golfa i na odwrót. Znaczy, no jest coś w tym. To, to prawda, coś w tym jest. Że jest. Trochę wygląda jak to to Ciekawi mnie natomiast Twoje zdanie na temat koloru. Bo mówię oczywiście o tym takim. tym. Ż nazwijmy to tym żółtym. Mhm. Mm Co sądzisz o tym kolorze? E, uważam, że jest fajny. Jest funky. Jest funky. Ehm... <laughs> um. Wiesz co, mnie, mnie też się podobał, ale do dzisiejszego poranka, bo przeczytałem, że em, to było bodaj na dżalopniku, że ktoś go podpisał, że producenci wracają do tej mody na futurystyczne, dziwne, żółte odcienie. I ten konkretnie kolor został nazwany Techno Mustard. Techno musztarda. Ja, ja chcę. Nie, pory... ja... kupili mnie, ja to chcę. Techno musztarda. Techno musztarda. Um, to jest coś, co mi się bardzo spodobało. Także technomusztardowy Golf. Yy, szyci na miary są na tak, ale trochę za blisko mu do japońskiego konkurenta. Chciałbym zobaczyć te samochody frontalnie, zaparkowane przede mną obok siebie. To będzie ciekawe. Okej. Okay, yy. I teraz chcę przejść do czegoś mniej dostępnego, a potem do czegoś, co będziemy już niedługo widywać na ulicy. Czy słyszałeś kiedyś o samochodzie Hyundai AZERA? Nie. Pierwszy, tak naprawdę pierwszy słyszę. A czy słyszałeś o samochodzie Hyundai Grandeur? Też nie. To jest model Hyundai, który był oferowany w Korei, Chinach, Bliskim Wschodzie i obu Amerykach, oprócz Meksyku. Od 1986 do, do 2017 roku w wypadku USA, a ogólnie na świecie jest wciąż oferowany. Jest to model, który segmentowo patrząc plasuje się. Ale na poczekaj tej samej chwilkę. Co A6. A mówisz o tej Azerze czy Grandeur, jakkolwiek to się czyta? To jest to samo. Okay, w zależności dobra. od rynku. Dobra. Mhm, mm, ok. Użyłem słowa Azera, bo jest to nazwa bliższa wymowie. W sensie, nie trzeba się zastanawiać, jak czytać Grandeur. Ok. Andeur. Ogólnie to jest model segmentu E, czyli A6, Mercedes E-klasy itd. Wysoko wyposażony. Zniknął ze Stanów tylko dlatego, że weszła marka Genesis. I wiesz, jest konflikt interesów, bo G70 powinien być Azerą. A Azera powinna być G70. Niemniej, Hyundai pokazał nowy model, który jest sedanem. Drugim ekscytującym sedanem pokazanym przez, sedan, przez Hyundai'a niedawno. Pierwszym była Sonata, która uważam, że wygląda super i wejdzie do sprzedaży. A nowa Azera, która wejdzie do sprzedaży również. Nie wiem, czy będzie dostępna w Europie, ale pewnie pojedyncze egzemplarze będą sobie ludzie ściągać. Również wygląda kapitalnie. Wręcz lepiej niż Sonata. No, jest to segment wyżej. E, tylna blenda świetlna wygląda fantastycznie. Sylwetka sedana wygląda odświeżająco w świecie zdominowanym przez suwy. Mm -hmm. Ale to, co zrobili z przodu pojazdu, no, to jest mistrzostwo świata. Jest to pierwszy samochód, który ma wkomponowane lampy w grill. Że wiesz, masz reflektor i pierwsze. Fragmenty, pierwsze elementy grillu to też są reflekt, fragmentem reflektora. Nie wiem, jak to opisać, to trzeba zobaczyć na zdjęciu. I oczywiście, będziemy mieli zdjęcie na naszym Instagramie. Ale jest to, jest to świetne, świetne rozwiązanie, bo wygląda kapitalnie. Jeżeli chodzi o wnętrze, mhm. minimalistycznie i dostosowanie do segmentu jest jak najbardziej. Em, dokonane, że tak powiem, ponieważ Hyundai z aktualnymi swoimi technologiami w ogóle nie ma się czego wstydzić. Zwłaszcza e, mm -hmm. jeżeli chodzi o ich asystenta pasa ruchu, no bo to jest coś wspaniałego. E, przepraszam. E, moni o, asystenta monitorującego martwe pole. No jakby. Na pasa no, no, nie czaje, wiem, czaje. czy Spoko, kojarzysz. Fajne. Ale oni mają to, że jak zaczynasz manewr albo włączasz kierunkowskaz, mm -hmm. to na. Tablicy zegarów, która coraz częściej jest ekranem, um, wyświetla się obraz z danego lusterka po jej lewej albo prawej stronie. Tylko, że nie z lusterka, tylko właśnie tam, gdzie masz wiesz, um, martwe pole. Więc wiesz, czy możesz zmienić pas tak naprawdę w ogóle nie patrząc w lusterkę. Fantastyczna rzecz. jedna z najlepszych, najlepiej, najlepszych rozwiązań tego typu na rynku, moim zdaniem. Ciekawe, czy będzie dostępne w Europie, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że w świecie zdominowanym przez suv -y pojawiają się jeszcze ekscytujące sedany. I jednocześnie, mówiąc to, zaznaczam, że o sedanie będzie następny artykuł w garażu, ale nie powiem o jakim. <laughs> co sądzisz? Czy w ogóle, czy to jest coś, co Cię ekscytuje? Bo Ty lubisz sedany. Więc pomyślałem, że, że to będzie auto dla ciebie, że to będzie auto, którym będziesz podekscytowany, które ci się spodoba i które będziesz śledził od teraz. Ja jestem zdania, że w ogóle auta powinny być produkowane tylko w trzech, jakbych nad, w trzech jakby, nadwoziach: sedan, kupę i kabriolet, nie? Natomiast jeżeli chodzi o to konkretnie auto, oczywiście żartuję z tym. Mam nadzieję. Chociaż trochę, tak, trochę taki mam, trochę tak mam, ale, ale, ale nie no, jakby to nie jest tak, że uważam, że nie powinni produkować żadnych innych, natomiast to są takie trzy, które ja jakby w ogóle bym sobie kupił, ewentualnie hatchbacka. Nie? No teraz jeżdżę hatchbackiem, ale nie ja go kupiłem. Dla mnie hatchbacki są po prostu idealnym rozwiązaniem, tylko podobało mi się to, co kiedyś Citroen... Teraz już DS y, chciał zrobić, że ich flagowiec miał być takim długim hatchbackiem. To by było mm -hmm. nie kombi, tylko długim hatchbackiem, to jest, warto zaznaczyć. To by było po prostu rozwiązanie perfekcyjne. Ale niestety nie, rynek za tym nie podążył i nie weszło to do produkcji. Szkoda. No okej, okay. wracając do tego Hyundai'a. To dalej, Hyundai. No właśnie, tu jest, to jest problem. To jest problem, to jest dalej Hyundai. Marka Hyundai to nie jest coś, co chcemy, wiesz. Co chcemy, co, to nie jest coś pożądanego. Tak, dokładnie. I, i, I jakby. Wiesz, mam dużo lepszych alternatyw zamiast tego auta. Nieważne jak piękne by nie było, nieważne jak dobrze wyposażone by nie było, to dalej Hyundai. A... I to nie jest marka, która wzbudza w tobie jakieś emocje. A co sądzisz to jest... o Genesis? Ich marce premium. Genesis to Genesis, to nie jest Hyundai Genesis, jak kiedyś był taki model, ale faktycznie marca Genesis jest G70, G90, chyba G80 też jest. Oni sukcesywnie od chyba z 15 lat już pracują nad rozwojem tej marki. Ale czy to nie są takie limuzyny, limuzyny, takie stricte limuzyny? Na razie, ale wiem, że mają w planach wprowadzenie też Suwa. Ok, więc jak wprowadzą coś innego niż to, co jest stricte limuzyną, to pogadamy o tym. Limuzyny w sensie takim, że to są wysoko wyposażone sedany. Tak, ale to są limuzyny w sensie inaczej. To nie jest długie, że limuzyna, tylko to jest sedan, który po prostu jest wielki. To jest auto do jeżdżenia z tyłu. W sensie kupujesz ten samochód, żeby być wożonym, a nie żeby nim jeździć. G90 takie jest. Stricte. G70, y no nie, no bo to jest właśnie segment E. Gdzieś tam Mercedesek. No klasy. dobra, okej. Okay. Nie widzę powodu, dla którego miałbym wybrać na przykład Genesis G70 zamiast dajmy na to BMW serii 5. Rozumiesz o co mm -hmm. mi chodzi? Jakby podejrzewam, że nawet BMW jest tańsze. Podejrzewam. Nie jestem pewien, ale, ale, ale prawdopodobnie jest. To jest ten sam segment cenowy, tylko że Genesis będzie w pasowej no no, wersji znacznie wyżej wyposażony. W dalszym ciągu to Hyundai. Nie no, to jest Genesis. Ale Hyundai. Ale Genesis. Ale Hyundai, kurde, no, to jest podmarka Hyundai. A. One nie są w żaden sposób ekscytujące. Tak samo jak Hyundai. A co sądzisz o Lexusie? Okej, okay. o którym? No, po prostu o marce. No to jest Dobra, podmarka Lexus Toyota, są fajne, Lexus fajne, tak. A przecież to jest Toyota. Ale Toyota nie jest tak nudna jak Hyundai. Toyota jest nudniejsza. To jest... Toyota była najnudniejszą marką świata przez... Nie tutaj. no, okej, okay, była. Co fajnego poza, nie wiem... Hyundai y, tym i20 N-Line, czy jak to się tam nazywa? Co fajnego Hyundai wypuścił? Hyundai istnieje trochę krócej niż 100 lat. No dobra, ale nie zmienia to faktu, że jakby to nie jest marka, która, która ma jakieś tam ekscytujące y, modele i tak dalej. Natomiast no, weź pod uwagę to, że y, Toyota, ok, jest starsza, zdecydowanie starsza, ale ona od dawna robiła fajne samochody, no. Hyundai, Jeżeli chodzi o fajne auto, kiedyś miał Genesis Coupe właśnie, które się przerodziło w Genesis czy Genesis trzy 3,7V6 pod maską. Całkiem fajnie, wcześniej dwulitrówka, tak, taki wypuszcz. no nieważne. Który ma swoich pasjonatów, swoją drogą? Później wypuścili no, Wiesz em... y y Fiat Multiple też ma swój fan klub, nie? Przemilczat. Później wypuścili 30 n i co więcej i20N chcą robić i w międzyczasie mieli jedno z niewielu na rynku niesymetrycznych aut, czyli Hyundai Velostera, którego też robią w wersji N, a ostatnio zasłynęli swoim driftowanym. Pomysł ściągnięty od Forda, ale i tak fajnie, że jest. No tak, tak, tak. A to oddział w, w Australii. No nic, w każdym razie chciałem zaznaczyć istnienie tego samochodu, bo uważam, że fajnie, że jest, fajnie, że się producenci nie poddają i dalej e, próbują nas zaskoczyć na, em, na polu sedanów. Uważam, że fajnie, że, że to trwa i żeby to trwało jak najdłużej, bo, bo jednak lubimy. I ja i ty i dużo innych osób. Dobra, co tam masz jeszcze? Przejdźmy na ziemię. Będzie elektrycznie, będzie samochód średniej wielkości, będzie samochód dostępny w Polsce już niedługo. Mazda MX30. Słyszałeś czy nie? Nie, ale jestem zainteresowany, jeżeli to jest MX. To się zdziwisz, bo MX30 to jest, jest crossover. Sumber. To jest crossover. Pierwszy elektryk marki Mazda. Okay. Pełny elektryk. Z podobnym podejściem do zasięgu co Honda. Otóż 35. 30... 5,5 kWh baterii em, na pokładzie. To daje plus, minus 200 km zasięgu, ale mają akumulatory Panasonica, które umożliwiają od zera, ładowanie od 0 do 100 w okolicach 30-40 minut. Mały akumulator, szybkie ładowanie. Dlaczego po ekologia właśnie? Otóż duże baterie wymagają więcej materiałów, ciężej je zrecyklingować, ciężej je wyprodukować itd. Tak 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 Grupa docelowa tego samochodu, którą widzi Mazda, to rodziny, które, ma au, które mają auto konwencjonalne, ale potrzebują samochodu na dojazdy do pracy. Więc ma być średniej wielkości, wygodny, łatwy w użytkowaniu i bardzo tani w użytkowaniu. Więc elektryczny. Co więcej, przeważnie taka rodzina używa takiego samochodu na dystansie w okolicach 50 km max. A oni dają nam 200, więc 4 razy więcej. Mhm. Z takich ciekawostek, które... Temu samochodowi się należą do przyznania na głos i trzeba to powtarzać, jest wykończenie korkiem. W sensie wykończenie z drzewa korkowego wnętrza, mm -hmm. więc ekologia znowu. I drzwi w stylu Mazda RX8, czyli masz te główne drzwi i takie dodatkowo otwierane pod wiatr, żeby wpuścić i wypuścić pasażerów do tyłu. Tak, zwróciłem właśnie na to uwagę. Co sądzisz? <laughs> Czy byłbyś zainteresowany? Czy cię ten samochód i jara w jakikolwiek sposób? Co sądzisz o polityce zasięgowej, bo ona jest ważna? Zdziwi cię to, co powiem. Nie podoba mi się totalnie wizualnie. Jakby. Totalnie. Kupiłbym to. Czemu ci znaczy, się nie podoba wizualnie? Kupu... No nie, bo ja nie lubię takich aut, nie lubię crossoverów. Dobrze o tym wiesz. No tak. Poza jedną, jedyną tonalę nie, nie ma chyba crossovera, który mi się podoba. I MX-30 też mi się nie podoba. Ale uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. W sensie, gdybym miał w tym momencie kupić drugi samochód, i ten by był w zasięgu moich finansów, to prawdopodobnie go kupił. No właśnie, z tymi finansami to ciekawa sprawa bo ma kosztować w okolicach 150 tysięcy złotych. To nie jest dużo za taki samochód. Mhm, mm okej. Okay. Uważam, że to po prostu nie jest dużo. Już nie wracajmy do wywodu na temat tego, ile benzyny jesteś w stanie kupić. Nie, tutaj kupujesz pod kątem pomiędzy tym. Ekologii, tak? Tak, tak, I tak, tak, dalej. Tak. Więc... tak. Poza tym mówimy o wersji First Edition, która przeważnie w wypadku wszystkich producentów, których znam, jest kompletnie wypasiona, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ma mhm. wszystko, więc pewnie będą tańsze wersje później, tak? Okej, okay. wracając, jeżeli to auto byłoby tańsze, to autentycznie rozważałbym zakup tego jako drugi samochód do mnie. Tak po prostu. Powiem Ci, że Mazda ma to do siebie, że trochę idzie pod prąd, ale te ich crossovery i suwy, które mają, wiesz, CX-9 i 7 na początku mi się średnio podobały, bo to jednak te pierwsze kroki to było parę lat temu, ale... Em, CX5, później CX3, CX30, którego do dzisiaj nie rozumiem skąd ta nazwa, to są po prostu ładne, fajne auta. Mimo tego, że to są słówy, no CX5 uważam, że wygląda kapitalnie, mimo że już ma dobrych parę lat na rynku. Na pewno nie przeszkadza fakt, że ma fenomenalnie czerwony kolor, tak? Ten słynny, mazdowy czerwony. Mhm. Ale w każdym wygląda dobrze. Ja mam jeszcze pytanie: hmm? czy to ma napęd na tył? Powiem szczerze, że nie wiem w tym momencie, czy ona ma napęd na tył, na przód, czy na obie osie, podejrzewam, że będzie miała napęd na tył, bo większość elektryków ma napęd na tył. Ale to jest stricte podejrzenie. Bardziej interesujący jest fakt inny fakt dotyczący napędu. Otóż w około 18 miesięcy po premierze Mazdy MX30 pojawi się wersja hybrydowa. I teraz słuchaj. Generatorem prądu będzie silnik Wankla. A, to było to, co wspominaliśmy, że ma być. Tak. Prawda? Nie wiem, okay. czy, nie wiem czy to będzie pierwszy ukośnik i jedyny samochód, w którym silnik Wankla się pojawi w najbliższym czasie, bo tego po prostu nie wiem. Natomiast niesamowicie się cieszę, cieszę się, że się pojawi. Mhm. Ale bez wspominaliśmy o tym, w którym. Tak, ja mówiłem, że, że zapomniałem. Plakat jest, wiesz, został wypuszczony przez chiński oddział Mazdy, że Wankel wraca i tak dalej z Mazdą Kosmo. Mhm. Ja jestem podekscytowany, bo ten samochód wygląda dobrze. Wiesz, jest. Z zgodny z aktualną stylistyką marki, która się nazywa chyba Kodo czy Kudo. przerwę. Mhm. Wygląda nieźle jak na Crossovera, Tak, okay? tak, ta. ale wiesz, zobacz jaki jest przesadzisty. Jakby, jakby momentalnie było skierowanie myślenia na to, że może być otwarta wersja w przyszłości, bardziej sportowa na przykład czy cokolwiek. Mhm. To naprawdę dobrze rokuje temu samochodowi. No i w zasadzie tyle. W sensie, wiesz... Salon zaczął się we czwartek, ja czekam na, jak zawsze, na zakończenie salonu i pełne podsumowania innych dziennikarzy, ponieważ jeszcze nie udało nam się jako szyci na miarę dostać zaproszeń na Tokyo Motor Show, ale może za rok. Jak pomożecie, mówiąc znajomym, że jest nasz podcast, że są nasze artykuły? <laughs> w każdym razie no, w tym roku jeszcze się nie udało tam pojechać, ale kto wie w przyszłości. Więc czekam na poniedziałkowe podsumowania, które się zaczną pojawiać, to tu, to tam w internecie, i na pewno w przyszłym tygodniu, albo w kolejnym, omówimy dokładnie, co tam było, można zobaczyć i co jest najciekawsze, oprócz tych aut, naszym zdaniem. I to wszystko ode mnie, jeżeli chodzi o garaż. Okej, okay, ja też już nic więcej do garażu nie mam. Ładnie skończyłeś ten poprzedni temat, więc dlatego nic nie dopowiadałem już. Przejdźmy zatem do studia. Ja w tym tygodniu e, słuchałem bardzo ciekawej płyty. Artystka, o której mówię, ma w tym momencie 18 lat. E, nazywa się Sara Kordowska i e, niedawno wypuściła nowy krążek pod tytułem Wszystko i nic. I jest to taka płyta, która bardzo dużo czerpie z muzyki, takiej, której lubię słuchać elektronicznej, ale. Nie jest nią w sensie są tam pewne elementy, natomiast to wszystko obraca się w ramach szeroko rozumianego rocka alternatywnego, w sensie właściwie muzyki alternatywnej bardziej. Ciekawie się tego słucha. Pani Sara w sumie ma bardzo charakterystyczny głos, taki, który wiem, że nie będzie wszystkim odpowiadać. Niemniej jednak warto sprawdzić. Powiem szczerze, że ostatnio też słuchałem bardzo ciekawego albumu. Ale jego recenzję zostawię sobie na następny raz, okay. ponieważ przyszły odcinek, jak wiesz, wcześniej Ci zapowiedziałem, będzie dość interesujący i inny niż poprzednie. Mm -hmm. To ten album będzie tam lepiej pasował niż tutaj. Więc dzięki za polecenie Ci. Pani Sary, tak? Sary, dobrze zapytałem. Tak. Czy to nie jest ten album, którego gdzieś tam smaczek zapuściłeś na naszym Instagramie? Dokładnie tak. To już wiem, czego słuchałem. To jest tak, to jest kawał dobrej muzyki. Zdecydowanie. E, dzięki za polecenie ci kolejnego albumu. I co? Będziemy kończyć. Tak, będziemy się żegnać. Ale zanim. Zapraszamy ponownie Was na naszego bloga oraz Instagrama i Facebooka, aby śledzić na bieżąco to, co robimy. I też nie zapominajcie o tym, żeby dawać znać znajomym, co robimy, bo jest to dla nas ważne. Chcemy robić rzeczy większe, chcemy rosnąć i chcemy, byście byli aktywni w naszej sekcji komentarzy i gdzieś tam poza nią mówili znajomym. Ej, słuchajcie, to jest fajny artykuł. Jeżeli, jeżeli e, możemy Was o to prosić, to będziemy bardzo wdzięczni. Przyłączam się do tej prośby, a tymczasem mówili Was Bartłomiej Dola oraz Ireneusz Głuski. Trzymajcie się cieplutko, hej. Cześć.